Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek Forza Horizon 4 RP. Jak widzicie, siedzimy już w nowiutkim, właściwie nie takim nowiutkim, takim unikalnym Mercedesie C63 Black Edition, świeżo sprowadzony z Francji od ziomeczka, który ze łzami w oczach sprzedał ten samochód za 700 tysięcy euro. Wyobrażacie sobie taką kwotę? Limitowana edycja tego samochodu, no niestety, tyle trzeba było za niego zapłacić. Krzysiek siedzi już sobie w środku i musimy dostarczyć auto do szefa, ale umówmy się, to jest 6.3, 6.2 litra, to jest potwór, posłuchajcie jak on brzmi. Jedziemy! Jedziemy, musimy dostarczyć samochód. Krzyśkowi się aż, wiesz, ręce trzęsą z emocji. Przespał się po powrocie z Francji i teraz na spokojnie może się tym samochodem podelektować. Zobaczcie sobie, tutaj szefo stoi i czeka na nas. Krzysiek zdołał pokochać ten samochód, ale umówmy się, kto z was, kto z nas nie pokochałby tego samochodu, jakbyśmy mieli do czynienia z nim choćby na jeden dzień? Zobaczcie, w środku ten samochód nie wygląda jakoś niesamowicie, tak? To jest stary już, no, nie taki stary, ale no już nie najnowszy Mercedes. Nie mamy tutaj wszystkiego skomputeryzowanego i tak dalej, i tak dalej. Dźwięk jest niesamowity. Samochód już jest zarejestrowany na Wielką Brytanię. Szefo, jedzie tam z tyłu, czy nie jedzie? No kurczę, takie fajne auto i musimy niestety oddać kluczyki do szefa, do nowego właściciela. Dźwięk jest niesamowity, wszystko w tym samochodzie jest niesamowite. Wiecie co? Krzycho tak wpadł sobie na pomysł. No w sumie mamy tutaj autostradę. Mamy ponad 6-litrowy silnik. Przecież szefo nas nie dogoni, nie? Jakbyśmy sobie tutaj na autostradzie chociaż trochę poszaleli, to chyba nic się złego nie stanie. Ale widzisz, szefo ma nas na oku tam z tyłu. No z jednej strony tak ciężko, ciężko. Ale dobra, jedziemy. Trójki ruszyłem z niskich obrotów. Ja wam coś powiem. Ten samochód zdecydowanie bardziej pasował we Francji, dlatego że tutaj zobaczcie. Chwilę wsiedliśmy do samochodu, napęd na tył, 6 litrów silnik i co? I zaczyna padać. I jak ty masz się nacieszyć taką furą w Wielkiej Brytanii? Powiedzcie mi. Ja mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się przeprowadzić do Tokio. Albo gdzieś do Japonii, gdzieś indziej, w ogóle. Jedziemy, zobaczmy co ta fura potrafi. Autostrada, ograniczenie 60 mil. Prawie 3 paki! No, trzeba uważać, żeby fury nie rozbić. Krzysiek 18 lat! 18 lat dopiero ma i zobacz z jakimi samochodami ma do czynienia. No kurde, niesamowite, co? Dobra, musimy pojechać do szefa, bo będzie się chyba na nas gniewał trochę. Jak tak przypalimy, będziemy sobie robić z samochodami co będziemy chcieli. No jednak trzeba jakby wywiązać się z umowy i samochód dostarczyć. Mam nadzieję, że tutaj jakoś sobie wyjedziemy. Ale jaki prestiż! Mercedes C63! Taki dźwięk!
Ja nie wiem, po co szef sprowadzał ten samochód tutaj, skoro tutaj cały czas spada. Szlak by to trafił. Krzyko w niebo wzięty. Wyobraźcie sobie, przesiąść się teraz z takiej fury do swojego zardzewiałego Golfa. Jaki to musi być ból dla Krzycha. Ale spokojnie, no. Powiem wam, że ta podróż troszeczkę go wykończyła jeszcze. No odespał sobie trochę Krzycho, ale no, chciałby sobie jeszcze trochę więcej pospać. Wiadomo, żeby sobie odpocząć. Ale mimo to taka furka potrafi wzbudzić adrenalinę. I jak się ma taki poziom adrenaliny we krwi, no to umówmy się, zmęczenia w ogóle się nie czuje. Sama satysfakcja, sama frajda z jazdy. I wszystkie zakręty, zobacz jak pokonuje. To jest standard. Krzysiek chyba we Francji trochę wyczuł tę furkę. Zobaczcie jak on ją czaruje tutaj. Dobra, już nie przesadzajmy, bo tu zaraz będzie jakaś stłuczka. Taki drogi samochód, gdzieś Krzycho by do końca życia nie wypłacił się z tą furką, jak myślicie? Myślę, że byłoby mega ciężko. Mama pogniewana jest, co pamiętacie jeszcze, mama pogniewana jest na szefa Krzycha, że tak go trochę wykorzystał, że w sumie Krzycho za mało zarabia, też wiesz, no musiał się tam trochę odnaleźć, gadać z obcymi ludźmi. On ma dopiero 18 lat i takie duże kwoty, takimi dużymi kwotami dysponuje. Kto to widział? I trochę mamie się nie podoba, mamie Krzyśka nie podoba się taki obrót spraw. No i stwierdziła, że wolałaby, aby Krzysiek pracował gdzieś indziej. No i niestety, nadszedł czas, kiedy musimy się pożegnać z fantastycznym Mercedesem. Ale szef coś nie wjechał do środka? O co chodzi? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Chyba się zdenerwował trochę na nas. I co teraz? Dobra, oddajemy furę, nieważne. Oddajemy furę dla szefa. No i wracamy sobie powoli do domku. Moi drodzy, Krzycho został opieprzony przez szefa z góry na dół. Co prawda dostał wypłatę i z jednej strony szef jest zadowolony, a z drugiej nie do końca. Mało tego, szef dostał podczas jazdy, gdy dostarczaliśmy ten samochód, dostał telefon od mamy Krzyśka, że jej się to nie podoba i takie dziwne rzeczy powychodziły z tego, no, niesmaczna sytuacja, wobec czego szef zdecydował się, słuchajcie, że zwalnia Krzycha. Krzycho dostał zwolnienie z roboty, czujecie to? Już nie będzie dostarczał fajnych furek, już nie będzie się bawił z szefem w to wszystko i będzie musiał sobie szukać nowej roboty. Krzycho jest zrozpaczony, dopiero co siedział w Mercedesie C63 AMG limitowanej edycji z niesamowitą mocą napędu. Krzycho się dogadywał świetnie z tym samochodem, no umówmy się. Widzieliście jak on śmigał? Z tego wszystkiego musiał zrobić sobie rundkę po mieście, żeby się wyluzować, właśnie wyjeżdża sobie z miasta. No jest strasznie, strasznie smutny, ale trudno, czasami tak w życiu jest i trzeba sobie jakoś radzić, iść do przodu. Zatrzymał się na chwilę na poboczu, by popatrzeć na morze, żeby troszeczkę pokontemplować, zastanowić się. No i co, jedzie dalej chyba, nie? Trzeba ruszać. Trzeba ruszać do domu, bo zaraz się będzie ściemniać. I trzeba coś pomyśleć, coś wymyśleć. Wkurzony,
młody chłopak jedzie na pełnym gazie, tyle ile fabryka dała w tym Golfie. Niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie, moi drodzy. O kurde, policja! Policja stała. O nie, jedzie za Krzychem. Policja. Pierwszy raz, co? Ej, jedzie za nami, dobra, może uciekniemy. Cholera, lepiej nie. Ciśnie, ej, słuchajcie, ciśnie za nami policja. I co teraz? Będzie pierwszy mandat dla Krzycha. O rany, nie jest dobrze. Dobra, zatrzymamy się gdzieś tutaj na poboczu. Przerąbane. Patrzcie na minę Krzycha. Cholera, co teraz? No nic, musimy zapłacić mandat. Pierwszy mandat Krzycha. Słuchajcie, kara 250 funtów za dwukrotne przekroczenie prędkości, co i tak było łagodną karą. Kurde, bo żeśmy tak wyjechali stąd. Ale Krzycho podwójnie wkurzony. Nie dość, że stracił pracę, to dostał jeszcze potężny mandat. Co byście zrobili na jego miejscu? Piszcie w komentarzach. I będzie jechał powoli tym Golfem. Policaje nas złapały, czujecie to? Jak to jest możliwe? Ale mówiliście mi, pisaliście mi w komentarzach, żeby Krzycho tak szybko nie jeździł. No i się doigrałem. Krzycho sobie przypomniał podczas jazdy, że jego tata zna kolegę, który jest dyspozytorem, czy kimś ważnym w firmie kurierskiej. I może uda się coś tam pogadać z tatą, żeby Krzycha gdzieś tam posadzić na jakimś stanowisku jako kurier i dostarczać paczki. Zobaczymy. Na razie, no nie wiem, czy będzie przekazywał tą smutną nowinę rodzicom o tym, że został złapany. Ja wam coś powiem. Tak naprawdę każdy dobry kierowca powinien choć raz zostać złapany przez policję, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby zobaczyć, o co w tym chodzi. Tak, to nie ma w tym nic złego, no każdy musi przez to przejść. I tyle. Krzycho stał się pełnoprawnym kierowcą dzisiaj. Ostatnio poprosiłem was, byście stworzyli specjalną tablicę na tę serię, taką realistyczną. Wystarczyło w opisie wpisać Krzycho i jedna z tych tablic wyląduje na samochodzie Krzyśka. I tutaj mamy taką bardzo, bardzo fajną tablicę, co prawda polską, ale myślę, że będzie w porządku. I sobie zmienimy, bo mamy teraz taką zardzewiałą tablicę, teraz sobie zmienimy na taką naprawdę bardzo, bardzo fajną, zobaczcie. Dziękujemy Michu Gaming 135 za dodanie tej tablicy. Krzycho pokłócił się z mamą o tą sprawę z szefem. Generalnie on z szefem dobrze będzie żył, bo no, szef go po prostu opieprzył za to, że był nieodpowiedzialny, wziął ten samochód i robił jakieś dziwne rzeczy, gdzie samochód kosztuje no bardzo dużo, no, kupę siana, tak? I jakby coś się stało z autem, no to przecież ogromna strata dla szefa, czy nie? I troszeczkę go ochrzanił, ale finalnie są na dobrej stopie koleżeńskiej, nie ma tutaj problemu. Krzycho następnego dnia wyjeżdża sobie na rozmowę o pracę w firmie kurierskiej. No ale co jak co, robota u szefa była fantastyczna i Krzycho no parę rzeczy się nauczył. Parę rzeczy też doznał, takie fantastyczne fury, wyobrażacie sobie? Ja bym nawet na nie wiem, miesiąc chciałbym w takiej robocie popracować, nawet za darmo. Podczas rozmowy taty z jego kolegą, który pracuje w firmie kurierskiej, troszeczkę informacji wypłynęło na temat właśnie szefa, byłego już niestety, Krzyśka. Okazało się, że organizuje on nielegalne wyścigi uliczne, nocne nielegalne wyścigi uliczne. Niektóre za wyższą, niektóre za niższą stawkę, to w zależności od tego, kto się ściga i jak ludzie obstawiają, bo tam są jakieś też zakłady za wygrane i tak dalej, i tak dalej. Także możecie się tylko domyślać, skąd on ma tyle kasy,
No, troszeczkę grubimi nićmi szyty jest ten szef, ale generalnie był to dobry człowiek, tam Krzyśka dobrze traktował i no poza tym wyjazdem do Francji, który był taki wątpliwy i troszeczkę wykorzystywał Krzyśka pod tym względem. No i też umówmy się, Krzycho jest trochę naiwny, to nie negocjował jakiejś wysokiej ceny, no i pracował za byle jakie pieniądze, i tak był zadowolony, że w ogóle pracował i że miał styczność z takimi samochodami, prawda? I plusem całej tej sytuacji z byłym szefem jest w sumie to, że ma Golfa, naprawionego mechanicznie w 100% sprawnego Golfa. Jedyne co, to pozostaje mu zająć się karoserią samochodu, która, no jak widzicie, wymaga solidnego detalingu, delikatnie mówiąc, ale poza tym ma czym jeździć. Jak widzicie, środek samochodu wygląda perfekcyjnie, także ma dobre wozidło. Na pewno żadnej dziewczyny na to nie wyrwie, ale do przemieszczania się i takiej odrobiny niezależności wystarczy w 100%. Troszeczkę sytuacja jest na pięku, jeśli chodzi o relacje Krzycho-mama, no bo ta mama troszeczkę tam namąciła z tym szefem, ale myślę, że to się też tak wyklaruje. Krzycho jest takim dojrzałym nastolatkiem i on rozumie pewne zachowania rodziców, natomiast troszeczkę mu się nie podoba, że no, jak każdemu chyba by się nie podobało, że rodzice wtrącają się w jego sprawy. Mimo to no, on jest młody, tak? On jeszcze, jak widzicie, no, postąpił bardzo pochopnie z Mercedesem, pojechał gdzieś na autostradzie rozwijając cholernie wysokie prędkości, nie mając doświadczenia w ogóle w prowadzeniu samochodów, tylko dopiero co prawkę odebrał i już szaleje, tak? Jeszcze jakiś drift robił tym Mercedesem. 700 tysięcy euro. Czujecie to? To jest naprawdę bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Dojeżdżamy powoli do miasteczka, gdzie jest baza samochodów kurierskich i no i zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda, czy dostanie tą pracę, czy nie. No i dojechaliśmy sobie do naszej bazy i Krzysiek idzie sobie na rozmowę o pracę. Słuchajcie, nie dostał tej roboty. Krzycho nie dostał tej roboty. Musimy jechać i szukać. A czy mamy jeszcze jedną bazę, gdzie pojedziemy się zapytać o robotę kurierską, ale to chyba będziemy musieli jechać do miasta. A Krzycho chciał gdzieś sobie tutaj na uboczu jeździć tak na spokojnie. O kurczę, tutaj komuś zajechaliśmy drogę. Krzycho chciał jeździć sobie tutaj na uboczu, bo w mieście, miasto, jazda w mieście go trochę stresuje i chciał, żeby no to było coś takiego bardziej spokojnego gdzieś na uboczu. Zdobyłby doświadczenie w prowadzeniu dostawczaka. A tu lipa. Tutaj wymagają, żeby kierowca miał co najmniej 3-letnie doświadczenie prowadzenia samochodu. No i niestety podziękowali Krzyśkowi, bo mieli nieprzyjemną też sytuację z młodymi kierowcami, którzy no, rozwalali samochody najzwyczajniej w świecie. I dużo ich kosztował taki młody, niedoświadczony i troszeczkę, kurczę, no narwany kierowca, ale umówmy się, Krzycho nic takiego nie powiedział, że jest narwany. Ty też byś nie powiedział, to mądry mówi, żeby jest narwany. W każdym razie skończyliśmy, znaczy, w każdym razie stracił Krzycho trochę paliwka, niestety niepotrzebnie tu przyjechał, paliwka i czasu, no dużo do roboty nie ma. Umówmy się, jest COVID, do szkoły nie musi chodzić, zbliżają mu się tylko jakieś tam egzaminy, ale to tam, wiesz, jakoś się to ogarnie. Nie, jakby wszystko będzie w porządku. Także co, Krzycho będzie musiał sobie pojechać do miasta, poszukać roboty jako kurier. No i zobaczymy, co z tego wyniknie już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Mam nadzieję, że wam się podobało i miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Na razie. Hejas.